Jakie suplementy diety są obecnie najbardziej popularne w świecie sportu, kulturystyki i fitness? Czy są niezbędne do osiągania wyznaczonych wyników i czy warto w nie inwestować? Jakie suplementy warto stosować i w jakim przypadku należy to robić? Rynek suplementów diety w Polsce i na świecie jest obecnie warty więcej niż kiedykolwiek przedtem. Jest to głównie zasługa pokaźnych kampanii reklamowych oraz najnowszych badań i technik izolowania składników odżywczych, co przyczynia się do jakości produkowanych preparatów i ich rzeczywistego działania. Suplementy diety nie są niezbędne w codziennym funkcjonowaniu sportowca, gdyż większość potrzebnych składników odżywczych można bez żadnych trudności czerpać z prawidłowo skomponowanego planu żywienia. Są jednak sytuacje, w których suplementy mogą być niezwykle przydatne, na przykład gdy nie mamy czasu na przygotowanie posiłku lub mamy tylko kilka chwil na dostarczenie do organizmu składników odżywczych. Niektóre z dostępnych na rynku suplementów diety mają potwierdzone naukowo działanie, wykazane w wielu osobnych badaniach laboratoryjnych. Tak samo wiele, o ile nie więcej, produkowanych jest suplementów, które mają znikomy lub zerowy wpływ na wynik sportowy. Jednym z najpopularniejszych suplementów dostępnych w sprzedaży jest białko serwatkowe. Powstaje ono w specjalnych procesach produkcyjnych na drodze mikrofiltracji przezroczystej cieczy, powstałej podczas produkcji wyrobów mleczarskich, w tym nabiału, serów i twarogów. Białko serwatkowe stanowi doskonałe, dobrze przyswajalne źródło pełnowartościowych protein i jest znakomicie przyswajane przez większość populacji. W przypadku osób, które gorzej tolerują laktozę i mają trudności z jej trawieniem, jedyną drogą może być stosowanie hydrolizatu lub izolatu białka serwatkowego, które są pozbawione większości laktozy. Niektóre z preparatów są dodatkowo wzbogacane laktazą, enzymem odpowiedzialnym za trawienie laktozy, czyli prostego cukru mlecznego. Białko serwatkowe zawiera pełen kompletny aminogram, wszystkie aminokwasy niezbędne do budowy i regeneracji mięśni. W handlu dostępnych jest kilka rodzajów białka serwatkowego. Można je nabyć w formie koncentratu, izolatu lub hydrolizatu. Koncentrat trawi się i wchłania nawet od 30 do 60 minut po spożyciu. Izolat jest tak przygotowany, by aminokwasy przedostały się do krwiobiegu znacznie szybciej. Hydrolizat natomiast to wstępnie przetrawiony produkt, który umożliwia maksymalnie szybką absorpcję aminokwasów. Białko serwatkowe warto stosować bezpośrednio po treningu, siłowym, aerobowym lub interwałowym. Doskonale sprawdzi się również jako antykatabolik przed snem lub pierwsza porcja białka po przebudzeniu. Będzie również pomocne, gdy nie mamy czasu na przygotowanie posiłku lub jesteśmy w podróży. Wówczas shake proteinowy może być zbawienny. Naturalne źródła białka to chude mięso i ryby, chude twarogi i sery, jogurty naturalne, warzywa, orzechy i jaja. Aminokwasy rozgałęzione BCAA stanowią około 40% spożywanego białka, jednak można je nabyć również w formie suplementu, proszku lub kapsułek. Aminokwasy BCAA mają potwierdzone naukowo w wielu badaniach działanie. Pomagają w regeneracji włókien mięśniowych, niwelują uczucie zmęczenia. W skład BCAA wchodzą trzy aminokwasy – leucyna, izoleucyna oraz walina. BCAA wykazuje działanie antykataboliczne. Zabezpiecza włókna mięśniowe przed rozpadem, głównie podczas deficytu kalorycznego, intensywnych ćwiczeń oraz po treningu. W przypadku mniejszej podaży kalorii, organizm zamiast rozbijać własne białka mięśniowe, chętnie zajmie się aminokwasami BCAA. Suplement wchłania się bardzo szybko. Znajdzie doskonałe zastosowanie np. przed treningiem aerobowym rano na czczo lub bezpośrednio po wysiłku. Jeśli nasza dieta jest bogata w białko, stosowanie aminokwasów BCAA jest niekonieczne. Naturalne źródła BCAA to m.in. jaja, chude mięso i ryby. Kreatyna. Jeden z najbardziej popularnych suplementów, głównie w sportach siłowych i kulturystyce. Ma potwierdzone naukowo działanie i wpływa na szybszą odbudowę wewnątrzmięśniowego ATP, co ma istotny wpływ na siłę oraz wytrzymałość treningową. O ile suplement może powodować zauważalny wzrost siły, przekłada się to jednocześnie na większe możliwości budowy masy mięśniowej. Kreatyna powoduje lepsze uwodnienie komórek mięśniowych, a co za tym idzie większe zgromadzenie składników odżywczych i stworzenie optymalnych warunków do wzrostu siły mięśniowej i masy mięśniowej.
Kreatyna występuje w bardzo wielu formach chemicznych, jednak najpopularniejsze to monohydrat kreatyny oraz jabłczan kreatyny. Każda z tych form ma swoich zwolenników oraz przeciwników, dlatego pytanie na temat tego, która forma jest lepsza, pozostawiam bez odpowiedzi. Sposób zażywania kreatyny również jest dyskusyjny. Część badaczy uważa, że należy stosować ją tylko przed i po treningu. Inni sądzą, że należy stosować ją cyklicznie. Jeszcze inni są zdania, że należy prowadzić suplementację cały czas. Do naturalnych źródeł kreatyny zaliczyć można mięso oraz ryby. Witaminy i minerały często stają się niezbędną częścią suplementacji, zwłaszcza podczas diet redukcyjnych i niskokalorycznych. W przypadku obniżonej podaży kalorii, jak i zawężenia puli składników odżywczych, istnieje spore prawdopodobieństwo wystąpienia braków witamin oraz mikroelementów, które znajdują się w pożywieniu. W takim przypadku można wspomóc się suplementami z witaminami oraz mikroelementami. Należy jednak pamiętać, że żaden suplement nie zastąpi naturalnych składników i witamin występujących głównie w warzywach i owocach. Istotny jest również stopień wchłaniania danego suplementu, który z reguły wynosi od kilku do maksymalnie kilkunastu procent w porównaniu do naturalnego jedzenia. To niewiele. Ono wchłania się prawie całkowicie. Suplementy z witaminami najlepiej przyjmować jest podczas posiłku. Istnieje wówczas większa szansa na większą absorpcję jego składników. Do najpopularniejszych suplementów z tej dziedziny należą witamina C, niezbędna w wielu procesach metabolicznych, bierze aktywnie udział w setkach reakcji biochemicznych. Bardzo dobrze sprawdza się po wysiłku fizycznym w dużych dawkach, ponieważ obniża poziom kortyzolu, hormonu stresu. Jednak aby była skuteczna, dawka powinna wynosić minimum 1000 mg. Witamina D. Jedna z najważniejszych witamin biorąca udział w setkach procesów w organizmie, w tym procesów metabolicznych i przemiany materii. Naturalnie jest wytwarzana podczas kontaktu skóry z promieniami słonecznymi i już kilkanaście minut dziennie na świeżym powietrzu zaspokaja dzienną dawkę. W przypadku narażenia na mniejszą absorpcję witaminy D można ją suplementować. Najczęściej występuje w postaci kropli do rozpuszczenia w wodzie. Wapń. Również ma ogromny wpływ na metabolizm składników odżywczych, jak i procesy energetyczne organizmu. Naturalnie występuje głównie w nabiale i produktach mlecznych, dlatego osoby spożywające mniej tych produktów są bardziej narażone na niedobór tego mikroelementu. W suplementach występuje najczęściej w formie węglanu wapnia, który jest słabo wchłaniany przez organizm. Dużo lepiej sprawdzi się aktywna forma jonów wapnia. Magnez. Tutaj sytuacja jest podobna do wapnia. Bierze udział w wielu procesach energetycznych, odpowiada za prawidłowe działanie układu nerwowego i prawidłową pracę mięśni. Najlepiej wchłaniana forma suplementów to magnez występujący w formie chelatu. Potas. Odpowiada za prawidłową gospodarkę wodną i elektrolitową organizmu. Jego niedobór może prowadzić do zaburzenia procesów energetycznych i retencji wody. Sód. Również odpowiedzialny jest za odpowiednie nawodnienie komórek. W przypadku osób, które intensywnie się pocą, wystarczy większe spożycie chlorku sodu, czyli zwykłej soli kuchennej, celem uzupełnienia braków. Jod odpowiada za prawidłową pracę tarczycy. Większe ilości jodu według niektórych badań powodują pobudzenie tarczycy do wytwarzania hormonów. Jednak w świetle niektórych badań suplementy ogólnodostępne na rynku mają niewielki wpływ na pracę tarczycy. Omega-3. Kwasy tłuszczowe omega-3 stanowią niezbędny element prawidłowo zbilansowanej diety. Odpowiedzialne są za wiele procesów metabolicznych i biorą aktywny udział w metabolizmie m.in. tłuszczów. W diecie można czerpać je głównie z ryb, takich jak łosoś, tuńczyk czy makrela. W suplementach występują w formie tranu, oleju z ryb morskich i są bardzo dobrze przyswajane. Węglowodany. W przypadku dobrze skomponowanej diety suplementy węglowodanowe są w zasadzie niekonieczne. Przydatne mogą być jednak dla osób, które mają bardzo mało czasu na przygotowanie posiłku, a wykazują spore zapotrzebowanie na węglowodany, np. sportowcy trenujący wiele godzin. Suplementy karbo występują w kilku podstawowych formach. Dekstroza. Jest to cukier prosty, który gwałtownie podnosi poziom insuliny i może znaleźć zastosowanie np. po treningu, jako uzupełnienie zapasów glikogenu. Maltodekstryna. Jest cukrem bardziej złożonym, trawi się dłużej i uwalnia węglowodany dużo wolniej.
znajduje zastosowanie głównie wśród sportowców dyscyplin wytrzymałościowych, jak na przykład kolarze czy biegacze długodystansowi. Glukoza jest najprostszą formą prostych węglowodanów i jest absorbowana przez organizm natychmiastowo. Bardzo szybko podnosi poziom insuliny. Dobrze sprawdzi się po treningu siłowym jako uzupełnienie zapasów glikogenu. Jednym z czołowych suplementów w dziedzinie węglowodanów jest opatentowana przez Szwedów formuła o nazwie Vitargo. Ten specjalny węglowodan ma bardzo wysoki ciężar molekularny cząsteczki. Oznacza to, że wykazuje niski poziom osmolalności, więc po wypiciu szybko opuszcza żołądek i bardzo szybko uzupełnia zapasy glikogenu. Vitargo charakteryzuje dość niski indeks glikemiczny. Oznacza to, że może być spożywany jako bezpieczny węglowodan, nie powodujący dużego wyrzutu insuliny, zarówno podczas treningu, jak i po nim, jako uzupełnienie zapasów glikogenu. Odżywki typu Gainer to mieszanina węglowodanów, białek i tłuszczów. Zostały stworzone głównie dla tych, którzy chcą budować masę mięśniową, natomiast nie mają czasu lub ochoty na posiłek. Wówczas napój przygotowany w formie szejka można szybko i łatwo wypić. Gainery mają często bardzo wielką wadę. Jako węglowodany występują w nich proste cukry, takie jak dekstroza, i stanowią znakomitą większość w porcji produktu. W praktyce osoby pijące często odżywki typu Gainer oprócz masy mięśniowej zyskują również pokaźne ilości tkanki tłuszczowej. Glutamina jest aminokwasem, który organizm człowieka potrafi samodzielnie wytworzyć. Istnieje wiele kontrowersji wokół tego, czy jest sens jego suplementacji. Spora część sportowców dyscyplin siłowych jest zdania, że pomaga w regeneracji i budowie masy mięśniowej. Wielu badaczy jednak uważa, że organizm jest w stanie samodzielnie wytworzyć glutaminę w odpowiednich ilościach i nie ma sensu jej zażywania. HMB. Związek odkryty w 1992 roku przez zespół badaczy pod kierunkiem Steve'a Nissena. Według niego związek ten pełni nie do końca wyjaśnioną rolę podczas odbudowy tkanki mięśniowej. Badania na zwierzętach rzekomo wykazały wpływ HMB na większą wytrzymałość mięśniową i szybszą budowę masy mięśniowej. Rewelacje zespołu Nissena zostały jednak wielokrotnie zakwestionowane przez kilka innych zespołów badawczych i mimo wielu prób nie uzyskano potwierdzenia skutecznego wpływu HMB na wzrost masy mięśniowej. Boostery testosteronu. Ta grupa suplementów często bazuje na ziołach i roślinach. Najczęściej stosowanym jest buzdyganek ziemny, znany bardziej jako Tribulus terrestris. Według niektórych badań roślina ta wywiera wpływ na poziom testosteronu. Jednak po przeprowadzeniu dokładniejszych analiz przez wiele grup naukowców okazało się, że Tribulus faktycznie zwiększa poziom tego hormonu, ale w przypadku zwierząt. Nie udało się jednoznacznie udowodnić działania tego suplementu w przypadku człowieka. Istnieją jednak pewne przesłanki, że suplementacja cynku wraz z odpowiednią dietą jest w stanie nieznacznie podnieść poziom testosteronu. Najlepszą jednak receptą zawsze jest trening i dobrze zbilansowana dieta. Spalacze tłuszczu. Ta grupa suplementów jest jedną z najbardziej popularnych. Głównie sięgają po nie osoby, które borykają się z nadwagą i chcą szybko pozbyć się zapasów tkanki tłuszczowej. Tutaj jednak działanie jest zgoła inne niż w przypadku Tribulusa czy HMB. Bardzo spora część suplementów dostępnych na rynku wykazuje działanie i daje relatywnie dobre efekty niż w przypadku treningu bez suplementacji. Należy jednak pamiętać, że poprawienie osiągów to zaledwie kilkanaście procent. Nie należy spodziewać się cudów, ale w przypadku, gdy dieta jest starannie opracowana i przeprowadzany jest dobry program treningowy, suplementy z rodziny fatburnerów mogą okazać się pomocne. Z reguły do najlepiej działających specyfików tego typu wchodzą preparaty zwiększające ciepłotę ciała. Są to tak zwane termogeniki. Najczęściej w ich składzie znajdują się substancje, które mają za zadanie podnieść temperaturę organizmu, co w warunkach treningu aerobowego często skutkuje zwiększonym zużyciem kwasów tłuszczowych w celach energetycznych. Spora grupa suplementów z tej rodziny bazuje głównie na kofeinie oraz wyciągach, głównie z zielonej herbaty, gorzkiej pomarańczy, pieprzu czarnego, imbiru czy cynamonu. Należy pamiętać, że spalacze tłuszczu nie są niezbędne w walce z kilogramami, mogą natomiast poprawić wydolność i zwiększyć zużycie kwasów tłuszczowych w przypadku intensywnych ćwiczeń. ZMA
Jest to suplement zawierający w swoim składzie głównie trzy składniki: cynk, magnez oraz witaminę B6 w odpowiednich proporcjach. Pomaga w regeneracji powysiłkowej, umożliwia uzyskanie większego odprężenia, łatwiejsze zasypianie i lepszy sen. W badaniach wykazał również korzystny wpływ na wzrost produkcji testosteronu, nawet o 30% w porównaniu do grupy placebo. Najczęściej stosowany jest przed snem. Naturalne źródła cynku i magnezu to głównie ostrygi, owoce morza oraz orzechy.